Iha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie opowieści pastora przedsiębiorcy. Nazywam się Andrzej Burzyński. Więcej o mnie, informacje na mojej stronie www.koa.pl. Kto nawiguje Twoim życiem? Dlaczego to jest ważne? Zanim powiem na dzisiejszy temat, to powiem taką historię, która wydarzyła się jakiś tydzień temu u nas w domu. Wieczorem moja żona kąpała naszych dwóch synów. Paweł starszy ma 4 lata, Filip ma 2 lata. No, byli w wannie i oczywiście, kiedy tylko na chwilę się ich zostawi samych, to od razu napuszczają więcej wody. Co jest trochę niebezpieczne, jeżeli chodzi o tego młodszego. Wody jest tyle, żeby byli w tym bezpieczni. Więc kiedy Bożena na chwilę wyszła, słyszę, że Paweł leje wodę, wbiega tam i mówi do Pawła tak: słuchaj, będziesz lał więcej wody, będziemy więcej płacić, nie będzie kupowania zabawek. Prosta matematyka, rozumiesz? Paweł mówi tak i szybko zakręcił wodę. Na to młodszy Filip od razu podniósł kurek i woda zaczęła znowu lecieć. Zanim Bożena zdążyła zareagować, Paweł odwraca się do Filipa i mówi tak: lejesz wodę, nie ma zabawek. Matematyka. Rozumiesz? Na co Filip zrobił duże oczy i powiedział nie. I tym sposobem przechodzimy do tematu naszej audycji. Jeżeli byłeś kiedykolwiek na szkoleniu, które prowadziłem, lub widziałeś naszą stronę www.koa.pl, to widziałeś logo firmy. Tym logo jest labirynt. Labirynt jest symbolem życia. Tak samo jak w życiu jest wiele możliwości wyboru i wiele różnych dziedzin, tak samo w labiryncie jest wiele możliwości i wiele dróg życia. Ten labirynt, który jest logiem naszego instytutu, jest widziany z góry. Czyli wiemy, skąd przychodzimy, dokąd idziemy, wiemy mniej więcej, jak działają poszczególne dziedziny życia. Im więcej mamy prawidłowych informacji, tym bardziej przejście przez labirynt jest po prostu fascynującą przygodą. Oczywiście to może mieć różny inny wymiar i zależnie od percepcji, postrzegania rzeczywistości, stanu, w którym jesteś, sezonu życia, różni ludzie różnie patrzą na ten labirynt i różnymi rzeczami ma skojarzenia. Natomiast dla mnie skojarzenie jest takie. Prawidłowe informacje sprawiają, że przechodzenie przez labirynt, jakim jest życie, jest fascynującą przygodą. Niełatwą, ale fascynującą. Kiedy przechodzisz przez taki labirynt, jakim jest życie, można to zrobić na różne sposoby. To jest trochę tak, jak jadąc autem. Możesz polegać na swojej wiedzy. Jedziesz, jak ja tak robiłem przez długi czas, mniej więcej wiedziałem, gdzie, jak dojechać. I właśnie to mniej więcej czyniło różnicę. Czasami było tak, że dojeżdżałem do jakiegoś momentu, nie wiedziałem, gdzie dalej, ale oczywiście nikogo miejscowego nie pytałem, ponieważ widziałem jedną rzecz. Przecież on mi nie pomoże. Trochę tak jak z moim znajomym, który bardzo nie lubi chodzić do lekarza i kiedy z nim rozmawiałem, on oskarżył się na swój zły stan zdrowia. Ja mówię: słuchaj, może powinieneś pójść do lekarza. On mówi: dobrze, ale powiedz mi, pójdę do lekarza i co mi lekarz powie? No tak konkretnie, co? Ja mówię: no nie wiem, nie jestem lekarzem. On mówi: no widzisz, więc nie ma sensu chodzić do lekarza. Przedziwna logika, ale jakaś tam logika. Więc tak, kiedy podróżujesz przez życie, możesz podróżować sam. I jakkolwiek to, wiesz, w Polsce mamy to słynne zdanie, tak? Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Tak, oczywiście, można we wszystkim polegać tylko na sobie, jednak bardzo często i bardzo szybko doświadczamy w życiu tego, że to jest niewystarczające. Więc inaczej, można wziąć mapę, tak? I podróżować według mapy. Ważne jest, żeby mapa nie była przestarzała. Są różnego rodzaju książki. To, że książka jest stara albo książka jest nowa, nie znaczy, że wiedza jest przestarzała albo nowoczesna. To, czy książka jest stara czy nowa, to tylko możemy, to nie mówi nam nic o treści, mówi nam tylko o tym, kiedy ją wydano lub napisano. Natomiast chodzi o to, że informacje czasami mogą być przestarzałe, nawet jeżeli są napisane niedawno. Więc można wziąć mapę, podróżując przez życie. Jednak mapa nie powie nam wszystkiego.
Więc można inaczej, używając dalej analogii z podróżowaniem. Już nie samemu, już nie z mapą, już GPS-em. GPS jest aktualizowany co jakiś czas, pokazuje nam rzeczy, więc może to oznacza tych ludzi, którzy podróżują przy życiu, aktualizują swoje informacje, ciągle są na najnowszych szkoleniach, czytają najnowsze rzeczy, badania i tak dalej. Ale można jeszcze coś. Można jeszcze bardziej pomóc sobie. Nieraz tak było, że pojechałem do kogoś, powiedzmy byłem w jakimś mieście, kogoś zabierałem, jechaliśmy dalej i GPS pokazywał mi drogę. On mówi, słuchaj, teraz nie, tutaj duże miasto, godziny szczytu. Pojedziemy bocznymi uliczkami. Ten człowiek bardzo dobrze znał trasę. I widzisz, w tym, kto nawiguje twoje życie, w tym pytaniu jest bardzo ważne, czy są z tobą ludzie, którzy lepiej znają trasę od ciebie. Mówi się, że są trzy rodzaje ludzi, których potrzebujemy dla naszego zdrowia psychicznego. To jest mentor, spowiednik i kochanek. Już wyjaśniam te trzy rzeczy. Chodzi o to, że mentor to jest człowiek, który zaszedł dalej od ciebie w jakiejś dziedzinie życia i ty się od niego uczysz. Spowiednik to jest inaczej przyjaciel, ktoś przed kim otwierasz swoje serce, ktoś kto otwiera przed tobą swoje serce i możecie szczerze rozmawiać o tym, co jest dla was ważne, a co czasami jest trudne w życiu. I kochanek, czyli osoba, którą się kocha i która obdarza wzajemnie miłością. I te trzy funkcje pokazują, w zdrowej relacji masz mentora, masz kogoś, z kim się przyjaźnisz i masz kogoś, kogoś kochasz i on kocha ciebie. Oczywiście można powiedzieć, no ale dlaczego ten, kogo się kocha, nie może być przyjacielem? Tak, powinien być nawet przyjacielem, jednak jest różnica między przyjaźnią na przykład dwóch mężczyzn, a przyjaźnią mężczyzny z kobietą, ponieważ są pewne rzeczy, których tak naprawdę mężczyzna zrozumie ciebie i potrzebujesz też chwytać swoją tożsamość i dawać swoją tożsamość przez takie związki, ale o tożsamości już kiedyś nagrywałem audycję, więc nie w tą stronę chcę iść. Chcę bardziej się skupić o tym, że potrzebny jest mentor i o tym już kiedyś mówiłem, jednak moje zrozumienie tego przez ostatni rok i przez to, że samemu korzystam z mentorów, bardzo wzrosło i o dwa nowe ważne aspekty chcę je poszerzyć. Aspekty, których ja nie wiedziałem i których generalnie nie mówi się o nich. Ale bardzo prosty przykład biblijny pokaże, kim jest mentor. Księga Objawienia czy Apokalipsy Jana, jakkolwiek jest to ostatnia księga w Biblii, w 4 rozdziale Jan ma wizję i zaczyna się tak. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł, wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I to jest jakby istota mentoringu, tak? Jan widzi przed sobą w niebie otwarte drzwi, czyli widzi w niebie, czyli wyżej od siebie, a sam jest niżej. I otwierają się te drzwi, czyli otwiera te drzwi ktoś, kto tam jest i mówi, chodź tutaj, a ja już teraz mogę ci powiedzieć, co stanie się później. Tym jest mentor. Mentor jest wyżej od ciebie, mentor przeszedł już tą drogę, mentor wie w tak ogólnym zarysie, co ciebie czeka i ten głos po prostu ciebie pociąga. Wiesz, w życiu słyszymy różnego rodzaju głosy i głos mentora to jest głos kogoś, kto pociąga ciebie. Kiedy ten człowiek mówi, kiedy ten człowiek wyjaśnia rzeczywistość, kiedy on tłumaczy jakiś temat, to jest w tobie taki zachwyt, takie zrozumienie, takie wow, ja też bym tak chciał. I to jest bardzo ważne, tak? Mieć mentora, mieć kogoś, kto nawiguje twoje życie. Mieć kogoś, kto zaprowadzi cię dalej niż ty jesteś. Tylko w tym wszystkim można popatrzeć na mentora trochę jak na dojną krowę. Czyli wykorzystam go i zostawię. I teraz chciałbym tu zbalansować, tak? Więc oczywiście są takie sytuacje, w których korzystamy z czyjejś pomocy, ktoś nam pomaga jakiś czas i to był związek czasowy, ktoś nam pomógł, świetnie. Natomiast czym innym jest, wielu ludzi szuka recept, a nie szuka relacji. Na przykład jak zrobić to czy to, spotykają się przedsiębiorcy, rozmawiają jak coś zrobić. Oczywiście jest to ważne, tak, jest to ważne, będę jeszcze za chwilę o tym mówił. Natomiast chodzi o to, że kiedy zbiera się kilku ludzi, którzy są razem w podróży zwanej życiem i powiedzmy prowadzą spółki, prowadzą jakieś biznesy, mogą sobie razem usiąść i porozmawiać. Tak jak bracia, tak jak równy z równym. Po prostu sobie porozmawiać, podzielić się, z czym się zmagają, co widzą. I to często odświeża, odnawia, może dać jakieś pomysły, ale niekoniecznie. Nie chodzi w życiu tylko o recepty, chodzi też o relacje.
Widzisz, bo twoje działanie, wielu ludzi chce zmienić działanie, jednak działanie wynika z tego, kim jestem i jak siebie postrzegam. Jeżeli siebie postrzegam jako człowieka sukcesu, któremu się uda, to będzie wpływać na moje działanie. Jeżeli gdzieś w środku tak głęboko postrzegam siebie nie jako człowieka, który jest człowiekiem sukcesu, to nie będę się tak zachowywał i nie będę tak działał. Postrzeganie oczywiście siebie wpływa na działanie. Tylko chodzi mi o to, skąd się bierze to postrzeganie siebie. W dużej mierze, kiedy przebywasz z ludźmi, którzy są dalej od ciebie, wyżej od ciebie, mają większą klasę niż ty, zdolności, umiejętności, cokolwiek, to przebywając z nimi nasiąkasz tą pewną atmosferą, pewnym stylem myślenia, czymś, czasami drobiazgami, które jednak czynią wielką różnicę. I w ciekawy sposób jest w Biblii napisany fragment, który kilkakrotnie już cytowałem, ponieważ uważam, że wart jest on tego, żeby go często powtarzać. To jest w Przypowieści 15:22. Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. I to można zrozumieć na dwa sposoby. Pierwsze, jest jedna sprawa i wielu ludzi doradza w tej jednej sprawie i ty masz wtedy szerszy ogląd. Albo jest wiele w życiu dziedzin i w tych różnych dziedzinach masz różnych doradców. Jedno i drugie jest prawidłowym rozumieniem. Natomiast to, co jest ciekawe, jeżeli taka wielość się zbiera, jeżeli masz jakiś punkt odniesienia poza sobą samym, to niektórzy się boją, że teraz ktoś będzie mi mówił, co ja mam robić, co mam nie robić i tak dalej. Widzisz, Stephen Covey o tym powiedział tak, że jest coś takiego w człowieku jak rzeczywista północ. Czym jest ta rzeczywista północ? Ta rzeczywista północ to jest to poczucie, do czego zostałeś stworzony, za czym powinieneś iść, to jest zgodne z tobą i z wewnętrznymi wartościami. I z jednej strony to wewnętrzny kompas jest nam potrzebny, żeby rozpoznać, gdzie mamy iść. Z drugiej strony kompas sam w sobie nie pokaże, nie dam nam odpowiedzi. To, że się spotykamy z różnymi ludźmi, że słuchamy różnych ludzi, sprawia, że ich głos do nas dociera, a nasz kompas mówi tak, to w to idź albo w to nie idź. I tu znowu chcę zbalansować. Bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy są moimi mentorami, szczególnie mam na myśli jednego z ludzi, który naprawdę zaszedł do miejsca, którego chciałbym zajść i przeszedł podobną drogę jak ja, więc to budzi we mnie dużą nadzieję. I nieraz, kiedy go słucham, jest tam wiele rzeczy, które mi się podoba. I on czasami mówi mi o rzeczach, które nie mają dla mnie znaczenia, ale które mi się wydaje, że to nie ma znaczenia, nie ma sensu, że akurat w tym, no to ten człowiek jest trochę dziwny, nie powinienem tego robić, bo to jest takie jego, takie trochę dziwne. Jednak nauczyłem się, że jeżeli to robię, na początku czuję się z tym nieswojo, bo czuję, jakby trochę to nie było moje. Jednak robię to dlatego, że myślę sobie tak, skoro robiłem wszystko, co uznawałem za moje i wspaniałe i to nie zaprowadziło mnie dalej, to dlaczego nie skorzystać z tego, co jakiś człowiek odkrył, co działa w jego życiu i o czym on mówi, że to zadziała w moim życiu. Więc tak jak umiem, tak jak mogę, tak jak potrafię, korzystam. Mały przerywnik. Czytałem ostatnio fajną historyjkę, taką anegdotę. Prezes największej korporacji banków na świecie był w szpitalu. Jeden z wiceprezesów przyszedł go odwiedzić z taką wiadomością. Przynoszę ci najlepsze życzenia od naszego zarządu. Abyś prędko wrócił do zdrowia i żył 100 lat. To oficjalne postanowienie przeszło większością głosów. 15-6, przy 2 wstrzymujących się. Tak. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Ludzie czasami używają tego powiedzenia, gdy uczeń jest gotowy, nauczyciel się znajdzie. I to często chodzi o to, że nauczyciele są wśród nas, jednak my wewnętrznie nie jesteśmy gotowi. To jest taka scena w Ewangelii, gdzie Jezus rozmawia z Samarytanką i w pewnym momencie, to jest Ewangelia Jana, 4 rozdział, i w pewnym momencie on do niej mówi, gdybyś znała dar Boży. Widzisz, każdy człowiek, z którym się spotykasz, w jakiś sposób jest darem Bożym. Niektórzy ludzie, myślę, że są darem Bożym w tym znaczeniu, że są ostrzeżeniem, do takich nie podchodź, przynajmniej bez kija. Ale jest wielu ludzi, którzy naprawdę mogą nas wielu wspaniałych rzeczy nauczyć. I tutaj taki smaczek fajny chcę pokazać dla tych ludzi, dla których Bóg jest jakąś wartością, może największą wartością, albo jest wartością.
To jest końcówka psalmu 77. Psalmista wspomina, jak Izrael wędrował przez pustynię i mówi tak. Droga Twoja, Boże, wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody. Lecz nie było widać śladów stóp Twoich. Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Arona. On mówi tak, prowadziłeś nas, Boże, my nie widzieliśmy, że to Ty, bo Ty prowadziłeś nas ręką Mojżesza i Arona. Jeszcze czasami to jest tak, że ktoś w życiu Cię prowadzi i Ty myślisz, że to jest przypadek, kogoś spotykasz, coś się dzieje, a tymczasem to sam Bóg stawia Ci tych ludzi, żeby coś do Ciebie powiedzieć, żeby Cię poprowadzić, żeby Ci pomóc. Oczywiście nie w każdym przypadku i nie zawsze ludzie, których spotykamy, są od Boga, jednak warto na to spojrzeć też w ten sposób, że drugi człowiek jest darem i coś w życiu chce nas nauczyć. John Maxwell w swojej książce Prawa przywództwa ma ta książka fantastyczny podtytuł Przestrzegaj ich, a ludzie podążą za tobą. Mówi o tym czymś takim jak prawo nawigacji. I świetne w ogóle podtytuły książek Maxwella często są takim dopowiedzeniem, które od razu w krótki sposób ujmuje istotę sprawy. O prawie nawigacji mówi tak. Każdy potrafi sterować statkiem, lecz potrzeba lidera, by wytyczyć kurs. Każdy może podejmować takie czy inne decyzje w życiu i za nimi iść, lecz potrzeba kogoś, kto będzie dla Ciebie takim drogowskazem, tak? Pomoże Ci wyznaczyć kurs. I kilka rzeczy piszę, jeżeli chodzi o tym, jak być człowiekiem, który nie tylko dobrze prowadzi i jest prowadzony, ale też dobrze prowadzi innych ludzi. Widzisz, w pewien sposób to jest tak. Im bardziej w życiu osiągasz sukces, to też będziesz gromadził ludzi, którzy będą chcieli za tobą podążać i od ciebie się uczyć. Masz wpływ na ludzi. Codziennie mamy wpływ na jakichś ludzi. Jeżeli nie umiesz prowadzić tych ludzi, to jeżeli nie umiesz prowadzić ich dobrze, to będziesz ich prowadził źle. Ale zawsze jacyś są ludzie, którzy od ciebie czerpią, na których wpływasz. Mówiłem o tym, rozpoznać dar Boży w drugim człowieku. Ale też ty jesteś tym drugim człowiekiem dla innych. Więc teraz chcę zrobić taki pewien przeskok. Tak? Mówiłem o tym, jak nawigować. Tak? Mówiłem o tym, że potrzebujemy kogoś, kto będzie nas nawigował. Kiedy wiesz, przechodzisz przez problem wyjścia z długów, kiedy chcesz rozwinąć, nie wiem, zacząć regularnie ćwiczyć, albo wejść na kolejny poziom w swoim biznesie, to potrzebujesz kogoś, kto jest wyżej, kto tam zaszedł. Dlaczego go potrzebujesz? Ponieważ dwie rzeczy są tutaj ważne. Proces nas zmienia, a nie jedno wydarzenie. I w tym procesie zaczyna się od czegoś, co Biblia nazywa dniem małych początków. I dlatego, że to są dni małych początków, często ludzie to lekceważą i mówią, a tam to nie ma znaczenia. Jednak zasada jest taka, myśl o wielkich rzeczach, rób małe, działaj od razu. Myśl o wielkich, rób małe, działaj od razu. I to jest to, w czym potrzebujemy. I w sposób świadomy czy nie, im bardziej osiągasz sukces, tym większy masz wpływ na innych ludzi. I potrzebujesz też bycia nawigowanym, ale też nawigować innych ludzi. Czy chcesz, czy nie, to jest w Biblii w pewnym momencie się do Hebrajczyków jest powiedziane tak, czyńcie proste, jasne ślady, aby inni mogli za wami podążać. Ślad, jaki zostawisz na tej ziemi, jeżeli będzie niewyraźny, to twoi bliscy i ludzie, na których masz wpływ, podążą niewyraźnym i złym śladem. Jeżeli będzie jasny i wyraźny, pomoże im to odnaleźć ich własną drogę. A więc co zrobić, żeby być dobrym nawigatorem? Po pierwsze, nawigator widzi szlak przed sobą. On wie, skąd wyszedł i wie, dokąd podąża. Po pierwsze, czerpiesz z wcześniejszych doświadczeń. Chociaż jednak wcześniejsze doświadczenia są pożyteczne, jednak nie nauczą nas wszystkiego, co jest na dzisiaj potrzebne. Dlatego nawigator, oprócz tego, że słucha innych ludzi, że słucha swojej przeszłości, słucha też innych ludzi. Nawigator bardzo ostrożnie stawia kroki. Jest pewny wewnętrznie i ta pewność pozwala mu właśnie bezpiecznie stawiać kroki. Czyli zanim się zaangażuje, zanim podejmie ten krok, bardzo dokładnie zbada teren.
I ostatnia, najważniejsza rzecz. Nawigatorem może być tylko ten, kto sam przeszedł sztorm, burzę i trudne warunki. Ponieważ nie możesz nawigować, jeżeli sam tego nie przeszedłeś. Są ludzie, którzy mają wielki entuzjazm, zapał, szczególnie jeżeli coś zaczynają. Jednak żeby zrobili to w sposób fachowy, odpowiedni, żeby później mogli pomóc innym, muszą sami przejść różne sztormy, zapłacić pewną cenę. I widzisz, kiedy przychodzisz sam sztormy i trudności, to możesz utonąć. Dlatego potrzebujesz kogoś, kto ciebie będzie nawigował. I jeżeli ty byłeś nawigowany, będziesz potem umiał nawigować innych, bo nie tylko będziesz rozumiał sytuację na zewnątrz, ale będziesz też rozumiał stan, w którym jest ktoś wewnątrz. Będziesz rozumiał, jak bardzo on jest rozwalony, jak dlaczego on popełnia takie podstawowe błędy. Ponieważ sam to wcześniej przyszedłeś. Więc to jest taka ważna rzecz. I pokażę taki prostą rzecz o nawigowaniu siebie przez takie proste kilka punktów. Pokażę to za chwilę, natomiast teraz chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, chcę powiedzieć o tym, że będę prowadził szkolenie Przemawiaj z pasją i to szkolenie będzie jednocześnie promocją mojej najnowszej książki właśnie Przemawiaj z pasją. To jest książka o wystąpieniach publicznych, kilkanaście lekcji, które mogą pomóc. Tak. W czasie tego szkolenia będę uczył takich trzech rzeczy. Jak pokonać stres przed wystąpieniami, jak zbudować kontakt emocjonalny ze słuchaczem, jak mówić, aby inni słuchali, co więcej, byli przekonani i wykonywali. To szkolenie odbędzie się 22-23 lutego w Katowicach. Bardziej zainteresowanych zapraszam na moją stronę www.koach.pl. Promocyjna cena tego szkolenia 75 zł. To jest. Zachęcam Cię do tego szkolenia dwoma cytatami. Pierwszy jest Bruce'a Bartona. Ludzie wygadani zawsze rządzili światem i zawsze będą nim rządzić. Jedynym rozsądnym wyjściem jest przyłączyć się do nich. I Berta Deckera, eksperta w sprawie przemawiania. Emocje są bezsprzecznie kluczem do komunikacji. Jeśli naprawdę chcesz przekazać swój komunikat i przekonać słuchaczy do swoich racji, musisz nawiązać z nimi kontakt emocjonalny. Musisz dotrzeć do ich emocji i nacisnąć przycisk nagrywania. I druga rzecz, do końca miesiąca być może, jeżeli nie znajdziemy, to przedłużymy to. W każdym razie szukamy programisty i informatyka, przepraszam, grafika i informatyka, programisty. Jeżeli jesteś kimś takim lub masz kogoś takiego znajomego, daj mu znać, więcej informacji jest na mojej stronie. Trochę ofert spłynęło, na razie przyjmujemy, badamy i na początku lutego będziemy się kontaktować i wybierać kogoś do projektu, który właśnie robimy. A teraz wracając już do tego, o czym mówiłem, czyli kilka punktów, jak nawigować sobą. Pierwsze, wyznacz wcześniej tryb działania. Drugie, zaplanuj swoje cele. Trzecie, dostosuj priorytety. Czwarte, powiadom innych ludzi, jeżeli ma to na nich wpływ. Piąte, jeżeli potrzebujesz do tego innych ludzi i ich decyzji, zostaw im czas na zaakceptowanie. Szóste, przejdź do działania. Siódme, spodziewaj się problemów. Ósme, zawsze wskazuj na sukcesy. Dziewiąte, codziennie przeglądaj plan. Widzisz, jeżeli te kilka punktów rozwiniesz, przemyślisz i będziesz wiedział, jak je realizować, to rzeczywiście pomoże ci to dobrze nawigować swoim życiem, bo teraz zdradzam dwa sekrety. Tajemnicą skuteczności prawa nawigacji jest wcześniejsze przygotowanie. Tajemnicą skuteczności prawa nawigacji jest wcześniejsze przygotowanie. I drugie, to nie wielkość projektu przesądza o sukcesie, to wielkość lidera. A wielkość lidera bierze się jego z tożsamości, a tożsamość bierze się z tego, że jesteśmy połączeni we właściwy sposób z właściwymi ludźmi. I na zakończenie jeszcze taka mała historyjka. Pewien człowiek zabłądził na pustyni. Później, opisując to przeżycie swoim przyjaciołom, powiada, jak w czystej rozpaczy ukląkł i wołał do Boga o pomoc. I co, Bóg odpowiedział na twoje modlitwy? Zapytał go ktoś. No nie. Zanim zdążył, pojawił się jakiś badacz i wskazał mi drogę. Komentarz do historii dopisz sobie sam. Dzięki za wysłuchanie audycji.
Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ja! Słuchajcie kontestacji.